Księga Wyjścia. Rozdział 12. Przez 7 dni spożywać będziecie chleb przaśny. Już w pierwszym dniu usuniecie wszelki kwas z domów waszych. Bo kto by jadł kwaszone potrawy od dnia 1 do 7, wyłączony będzie z Izraela. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy przestrzegać Boże przykazania w duchu i w prawdzie. Bo Jezus nie zniósł prawa mojżeszowego, ale je wyniósł na poziom duchowy. 9. przykazanie Tory każe nam usunąć kwas z naszych domów 1 dnia po Pasrze. Aby zrozumieć znaczenie duchowe tego przykazania, musimy uciec się do symboliki kwasu. Jezus w Ewangelii mówił o kwasie w sensie duchowym. Apostołowie, którzy traktowali ten przepis dosłownie, nie rozumieli Jezusa. Przeprawiając się na drugi brzeg, uczniowie zapomnieli wziąć z sobą chleba. Jezus rzekł do nich: uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: nie zabraliśmy chleba. Jezus, poznawszy to, rzekł: ludzie małej wiary, czemu rozprawiacie między sobą o tym, że nie zabraliście chleba? Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie owych 5 chlebów na 5000? I ile zebraliście koszów? Ani owych 7 chlebów na 4000 i ile koszów zebraliście? Jak to? Nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem wam? Lecz strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. W Nowym Testamencie istnieje pojęcie dobrego zakwasu podnoszącego jakość całego ciasta. Ale tutaj kwas jest symbolem grzechu i rozwiązłości. Kwas faryzeuszów i saduceuszów to nieprawość, nienawiść i błędne nauki, które fermentują w ich sercach. Obłuda w odniesieniu do kultu religijnego oraz do relacji z bliźnim. Obłuda faryzeuszy objawia się tym, że choć na pokaz zachowywali wszystkie przepisy rabiniczne, nie przestrzegali ducha prawa Bożego. Nauki faryzeuszy szły za ludzką tradycją rabiniczną i czasami były sprzeczne z duchem Pisma Świętego. Bo faryzeusze i uczeni w Piśmie bardziej przywiązywali wagę do nauczenia swoich ojców, do tradycji ustnej, niż do Pisma Świętego. Byli też gotowi zniesławić każdego, który by podważał ich sposób interpretacji Pisma Świętego. W Bożych oczach argument "tak robię, bo wszyscy zawsze tak robili" nie jest dostatecznym argumentem. Na sądzie ostatecznym nie będziemy mogli wytłumaczyć Jezusowi, że jeśli złamaliśmy prawo Boże, to dlatego, że taki był u nas zwyczaj. Jezus jest jedynym autorytetem i będziemy rozliczali według Jego prawa zawartego w Jego Ewangelii. Dlatego musimy sprawdzać, czy nauczanie naszych ojców jest zgodne z nauką Jezusa. Sprawa jest naprawdę poważna, bo kwas faryzeuszów jest tym samym kwasem, co kwas Heroda, czyli tego rozpustnika, który kazał ściąć głowę Jana Chrzciciela i kpił z Jezusa podczas jego męki, traktując go jako obłąkanego. Nie chcemy mieć w sobie kwasu Heroda ani faryzeuszów. Dlatego musimy się go pozbyć za wszelką cenę. Zgodnie z biblijnym przekazaniem musimy co roku oczyszczać się z nawarstwiającego się grzechu w naszym życiu. Święty Paweł wzywa Koryntian do oczyszczania wspólnoty Kościoła z kwasu rozpusty.
Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami. I to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakbym był wśród was, sprawcę owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Wcale nie macie się czym szczycić. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle, ani o ludzi chciwych, albo zdzierców lub bałwochwalców. Musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat. Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie macie sądzić tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz, będzie sądził Bóg. Usuńcie złego spośród was samych. W Bożej pedagogice gesty fizyczne, gesty liturgiczne doprowadzają wierzących do znaku, czyli do rzeczywistości duchowej. Fizyczne usunięcie kwasu z naszych domów ma zachęcać nas przede wszystkim do tego, abyśmy co roku przy okazji Paschy usunęli wszelki grzech z naszego życia, wszelką naszą obłudę, wszelką niezgodność naszego postępowania w porównaniu z wymaganiami Słowa Bożego. Te wymagania niekoniecznie pokrywają się z tradycją naszych ojców. Bóg prosi nas o to, byśmy czuwali nad własnym postępowaniem, byśmy co roku zaczynali od nowa, byśmy byli ludźmi nowo odrodzonymi, byśmy porzucili nasze stare myślenie i nasz stary sposób postępowania, byśmy oczyścili się z wszelkiej niezgodności między naszym postępowaniem a wymaganiami prawdy. W Kościele katolickim istnieje zwyczaj spowiedzi wielkanocnej i rekolekcji wielkopostnych. Czy te obrzędy spełniają wymagania duchowe 9 przykazania Tory? Zapraszam do dyskusji w komentarzach do filmu na YouTubie.